Cześć, witam. Z tej strony Piotr Kopcia. Chciałbym Was przywitać na pierwszych zajęciach muzycznych. Będą one bębniarskie w dużej mierze dzisiaj, ale chciałbym, żeby te zajęcia w przyszłości były nie tylko bębniarskie, ale będziemy robić tu różne rzeczy. Czasem śpiewać piosenki, czasem grać rytmy, a czasem robić pewnie jeszcze coś innego. Dzisiaj jednak jestem z bębnem, więc będziemy głównie bębnić. No to możemy zaczynać. Wpierw rozgrzejmy sobie troszeczkę nadgarstki przed ćwiczeniami. Czyli obie dłonie może wpierw w naszą prawą stronę, niech troszeczkę się pokręcą. A potem w lewą stronę. I jak już się trochę pokręciły, to teraz jedno w prawą, drugą w lewą. No i myślę, że w ten sposób nadgarstki troszeczkę rozgrzaliśmy. I wpierw weźcie swoje bębny, usiądźcie sobie wygodnie. Jeśli nie macie bębnów, możecie stukać po prostu w siebie, albo chociażby, jak ja mam tutaj na przykład taboret, pokażę go tutaj, też można używać tak samo jak bębna. Jakiś przedmiot, albo swoje ciało po prostu. Swoje ciało też może być. Wtedy tutaj możemy sobie zrobić, że mamy nasz środek na przykład. Jak uderzam w środek, to tutaj uderzam, a jak uderzam po krawędzi, to na przykład w nogi. Tak? I teraz tak. Zacznijmy od takiej prostej rozgrzewki, żeby po prostu rozgrzać nasze dłonie, ręce i po prostu równe uderzenia. W środek bębna, czyli tak zwane nasze basy. Czyli kto nie ma bębna, ten tutaj po prostu, po klatce piersiowej. Albo tony na krawędzi bębna. Jeśli ktoś nie ma bębna, to po prostu nogi. I trochę w środek. Teraz jeszcze szybsze, czyli środek, krawędź, środek, krawędź, środek, krawędź, środek, krawędź, środek, krawędź. I teraz będziemy przyspieszać powolutku. Zobaczymy, jak szybko zdołamy. Nie chodzi. Jak szybko potrafimy sobie pouderzać bęben. Czy teraz jest ok, czy już nie? To tyle, jeśli chodzi o taką rozgrzeweczkę rąk i dłoni. Teraz natomiast chciałbym się pobawić w taki zapytanie-odpowiedź, tak zwane w muzyce. Często i w graniu na bębnie, i we wszelkiego rodzaju graniu muzyki jest zawołanie i odpowiedź, która jest taka sama. Więc ja po prostu będę grał jakiś rytm, dźwięki, natomiast wy chciałbym, żebyście to powtarzali. Ja wtedy będę śpiewał dla was. Będzie to coś w rodzaju takiego na przykład tum, 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 tum. To ja robię, a wy robicie tum, 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 tum. Ja robię cztery uderzenia. Tum, 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 tum. Tum, tu, ka, tum. Tum, 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 tum. Tum, tu, ka, tum.
tum taka, tum ta, tum ta. Tum taka, tum ta, tum ta. Tum taka, tum ta, tum ta. Tum taka, tum ka, tum ka. Tum ka, tum ka, tum ka, tum. Tum ka, tum ka, tum ka, tum. Tum ka, tum ka, tum ka, tum. Tum, tum ka, tum, tum. Tum, tum ka, tum, tum. Tum, tum ka, tum. Tum, tum ka, tum, tum ka. Tum, tum ka, tum, tum. Tum, tum ka, tum, tum. Tum, tum ka, tu, tu, tu. Tum, tum ka, tu, tu, tu. Tum, ka, tum, ka. Tum, ka, tum, ka. Tum, ka, tum, ka, tum, ka, tum, ka. Tum, ka, tum, ka, tum, ka, tum, ka. Tum, ka, ta, ka. Tum, ka, ta, ka. Tum, ka, ta, ka. Tum, ka, tum, ka, ta, ka, tum. Dobra. Mam nadzieję, że powtarzaliście wszystko. To było w formie rozgrzewki. A teraz natomiast chciałbym trochę pograć na bębnie i pośpiewać. I skupić się na takich dwóch rodzajach rytmów, jakie często występują, które możemy grać na bębnie. Są to rytmy na tak zwane 3 i rytmy na 4. Pewnie słyszeliście już o tym na poprzednich różnych zajęciach bębniarskich. Jeśli nie, to i tak to przedstawię. Więc rytm na 3, po prostu najprostszy rytm na 3, jaki może być, to jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, czyli mamy jeden bas na początku. Dwa tony. Raz, dwa, trzy, 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 raz. Chciałbym, żebyśmy taki rytm sobie chwilę pograli, ale spróbujmy też go śpiewać. Grając, użyjemy do tego takiego zbitki słów dumbala. Dumbala. Gdzie dum to jest nasz pierwszy bas, a bala dwa następne tony. Czyli dumbala, 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 dumbala. To był rytm na 3. Natomiast rytm na 4, jak się domyślacie pewnie, będzie miał raz, dwa, trzy, cztery. Czyli jeden z takich najprostszych rytmów na 4 to może być na przykład. I tu możemy sobie użyć takiej zbitki z sylab tiki-tuku. Pośpiewajmy sobie tę chwilę. Tiki tuku, tiki tuku, tiki tuku, tiki tuku, tiki tuku.
I teraz spróbujemy zrobić takie ćwiczenie, że będziemy śpiewać rytm na 3, a grać będziemy na 4. Pomieszamy to wszystko dwa razy. Czyli gramy, w rękach gramy nasze tiki-tuku, czyli dwa razy bas i dwa razy ton. Ale śpiewamy zupełnie coś innego, bo śpiewamy dumbala, 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 dum. Dobra? Zaczynamy. Dumbala, 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 dum. Dumbala, 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 dumbala. I oczywiście możemy zrobić też to w drugą stronę, czyli pośpiewamy trochę tiki-tuku, ale będziemy grali rytm na 3. Czyli w rękach gramy bas, ton, bas, ton, ton, bas, ton, bas, ton, ton, bas, ton, bas, ton, ton, bas, ton. Naszą dumbalę. Ale śpiewamy sobie. Jeśli macie z tym problem, to jeśli nie macie, po prostu zacznijcie od nowa. A jeśli nie, to pogracie sobie chwilę. Niech ręce pochodzą trochę inaczej i nasz głos trochę inaczej. I to była taka mała zabawa na te rytmy, na 3 na 4. Jedna z prostszych, jakie możemy zrobić. Mam wrażenie, że to bardzo dobrze wpływa na nas, że co innego gramy w rękach, co innego śpiewamy. Myślę, że jest to trochę jak żonglowanie piłeczkami. Potrafi bardzo fajnie otrzeźwić umysł. I na sam koniec po prostu chciałbym, żebyśmy swobodnie, każdy z was, jak czuje, jakby po prostu sobie pograli na bębnach. Po prostu tak zwany freestyle, czyli wolna forma. Możecie grać co chcecie, grajcie ze mną po prostu. Wszystkie rytmy dozwolone, wszystko co wam się uderzy w bęben jest ok. Po prostu dajcie chwilę takiej swobodnej ekspresji, żeby sobie pograć. Gotowi? Zmieniajcie rytmy też, bawcie się nimi. I to było na tyle dzisiaj.